Pierwszego dnia nowego miesiąca, 1 grudnia, witam Was bardzo serdecznie z mroźnej Ostródy i pozwólcie, że przeczytam Wam Słowo Boże, które jest wyznaczone na dzisiejszy dzień. A to czytam w drugiej księdze Mojżeszowej. Rzekł do Pana Mojżesz, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. I z Ewangelii Jana, dobry pasterz idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. I słowa jakże dobrze znanej nam pieśni, za rękę weź mnie, Panie, i prowadź sam, aż dusza moja stanie u niebios bram. Bez Ciebie ani kroku nie zrobię, nie, stań Ty u mego boku i prowadź mnie. Drodzy, rozpoczynamy dzisiaj, można powiedzieć, nowy etap, bo nowy miesiąc, a jednocześnie jest to tak naprawdę ostatni miesiąc i ostatni etap tego starego roku. Powoli przyzwyczajamy się do myśli, że przyjdzie nam żyć właśnie w kolejnym 2022 roku. I chyba każdy z takich etapów w naszym życiu, zarówno tych małych, drobnych, jak i całkiem dużych i znaczących, skłania nas do konkretnej refleksji. Za każdym razem bowiem, kiedy zamykamy pewien etap, otwieramy nowy, albo też stajemy na tym przysłowiowym rozdrożu naszego życia i musimy podejmować decyzję co do tego, w którą stronę się udać, którą drogę wybrać, zaczynamy zastanawiać się właśnie nad tym, co powinniśmy zrobić, którą ścieżkę wybrać, jakie podejmować decyzje, jaki nowy etap naszego życia rozpocząć. Jako ludzie wierzący myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego doskonale, że wszystkie te decyzje i wybory, które podejmujemy, chcemy przede wszystkim powierzyć Panu Bogu i prosić, by to On wskazał nam te kierunki i te drogi, którymi powinniśmy iść, którymi powinniśmy podążać. Modlimy się do Niego i prosimy, by On dał nam tyle mądrości, rozwagi, roztropności, byśmy właśnie we właściwy sposób te decyzje podejmowali, by były one zgodne z Jego wolą. I widzimy to na kartach Pisma Świętego, że Bóg wielokrotnie był tym, który to właśnie swój naród wybrany, czy też konkretnych mężów Bożych prowadził i te drogi wskazywał. Słyszeliśmy dzisiaj chociażby słowa z Księgi Mojżeszowej, drugiej księgi, które to opowiadają właśnie o tym, jak Izraelici wyszli z Egiptu i jak to Bóg był tym, który właśnie ich prowadził w stronę ziemi obiecanej, czy to pod postacią obłoka, czy snopu ognia, który za dnia i w nocy był przed nimi i wskazywał właściwą drogę. I my chcielibyśmy, by Bóg był właśnie takim naszym przewodnikiem, by był tym obłokiem, za którym możemy iść, albo też, jak to już znowu mówi Nowy Testament, by był naszym pasterzem, przewodnikiem, byśmy mogli jak te owce iść za tym, który się o nas troszczy, który się nami opiekuje, który wskazuje nam właściwe drogi. I tego z całego serca chciałbym życzyć Wam zarówno na ten dzień, jak i na cały miesiąc, który dziś rozpoczynamy. Byśmy umieli rozpoznawać głos naszego pasterza. Byśmy chcieli za tym głosem podążać. Byśmy szli za naszym Ojcem, za naszym Bogiem. Życzę Wam tego i módlmy się o to, byśmy chcieli i potrafili tak właśnie żyć i wybierać te drogi, które On nam przeznaczył, a możemy być pewni, że to są drogi dobre i zawsze dla nas właściwe, które prowadzą nas ku dobremu. Miłego, dobrego dnia i dobrych dróg, które wybieracie. Do zobaczenia.